Gra Europę to ważny temat. Czy Europa musi być taka jak w tej chwili? Czy są inne poza neoliberalnym ścieżki rozwoju Europy? Myślę, że jest to ważne pytanie. Warto patrzeć na to, co się dzieje poza naszymi granicami. Popatrzmy we Francji. Tam tradycyjna lewica, poza partią socjalistów, która jest u władzy, skupiła się we Front Lewicy, który stworzył koncept ekosocjalizmu, w którym ekologia jest równomiernym i równoważnym i nieodłącznym elementem rozwoju. Sprawy społeczne i sprawy ekologiczne to jest ten sam interes. Także dzisiaj zieloność staje się powszechna i dla zielonych możliwości tworzenia koalicji są różne. Trzeba zmieniać Europę i prowadzić tak, w takim kierunku, żeby Europa była dla ludzi i dla Europejczyków.